Cześć dziewczyny, witam Was bardzo, bardzo gorąco. Strasznie się cieszę, że jesteście dzisiaj ze mną. Będziemy wykładać skórę, ale ja oczywiście nie jestem fanem trendów typu glass skin, budujących nierealistyczne oczekiwania w stosunku do wyglądu naszej cery. Natomiast wiadomo, że zdarzają się takie okazje, kiedy zależy nam na tym, żeby nasza skóra była trochę bardziej gładka niż zazwyczaj. Często dotyczy to jakichś specjalnych wyjść, momentów, kiedy chcemy, żeby na przykład nasz podkład wyglądał na skórze lepiej, albo kiedy mamy problemy z suchymi skórkami, jakoś nie potrafimy sobie z nimi poradzić. Ja zdradzę Wam dzisiaj mój patent, mój system, jaki stosuję w takich sytuacjach i od razu zastrzegam, dziewczyna, moja skóra nie należy może do jakichś najmniej wrażliwych skór na świecie, ale na pewno nie jest wrażliwa i ja bardzo dobrze ją znam, wiem na co mogę sobie pozwolić i z moją cerą mogę zrobić całkiem sporo. Mogę używać, tak jak zaraz Wam opowiem, różnego rodzaju peelingów w określonej kolejności i moja skóra reaguje na to bardzo dobrze. Natomiast ostrzegam, jeśli macie wrażliwą skórę, to najprawdopodobniej będziecie chciały ograniczyć się tylko do jednego z tych kroków i najprawdopodobniej po prostu będziecie musiały troszeczkę bardziej uważać. Wy najlepiej wiecie, co służy Waszej skórze, a co jej szkodzi, więc na pewno sobie świetnie poradzicie tutaj z tym, żeby po prostu nie przesadzać. Wiadomo, że peeling, czy też enzymatyczny, czy też mechaniczny, to jest jakaś ingerencja, która zawsze ze sobą niesie jakieś ryzyko podrażnienia, szczególnie na bardzo wrażliwych skórach, więc jeśli takie posiadacie, to tak jak mówiłam, uważajcie. Jeśli zależy mi na takim szczególnym wygładzaniu skóry, zwykle ma to miejsce przed jakimiś ważniejszymi wyjściami czy nagraniami, kiedy zależy mi na tym, żeby po prostu mój podkład lepiej na tej cerze wyglądał. I ja nie stosuję takiego wygładzania jako części mojej na przykład tygodniowej rutyny, bo też uważam, że to by była chyba zbyt mocna ingerencja. Natomiast raz na jakiś czas faktycznie funduję w mojej skórze taki wygładzający rytuał, który zawsze rozpoczynam od peelingu enzymatycznego. To jest mój pierwszy krok. Ja bardzo lubię peeling enzymatyczny z Awy. To jest właściwie maska enzymatyczna. To jest produkt, który przez lata pokazywałam na blogu, on się tam przewijał, kiedy go odkryłam, byłam nim naprawdę zachwycona i bardzo ładnie wygładza moją skórę. Do dzisiaj jestem z tego produktu bardzo zadowolona i tak jak widzicie, do niego wracam. Poleciłabym go bardziej dziewczynom ze skórą mieszaną i zdecydowanie nawet tłustą, ponieważ tutaj mamy w składzie glinkę, która dodatkowo nam tą skórę ładnie oczyści, troszeczkę domknie pory. W ogóle pielęgnacja glinką u Was się sprawdza, to ta maska enzymatyczna Awy na pewno podbije Wasze serce. Jeśli jeszcze jej nie znacie, to bardzo polecam. Wiadomo, każda z nas ma jakiś tam peeling enzymatyczny, który szczególnie lubi. Ja bardzo jeszcze lubię peeling 3 enzymy z Taupy. To jest też taka rzecz, która u mnie bardzo dobrze działa, jest naprawdę skuteczna, jeśli chodzi o drogeryjne peelingi enzymatyczne, a z tym generalnie najczęściej na przestrzeni lat było różnie, więc taki peeling nakładam po prostu na oczyszczoną twarz i szczególnie jeśli chodzi o tą maskę peeling z Awy, to następnie wykonuję jeszcze taki krok, który pomaga mi na bardziej skuteczne złuszczenie, a jest to przy zmywaniu masaż wykonywany taką jakąś zwykłą, wiecie, myjeczką do mycia twarzy. To może być taka bardziej profesjonalna, silikonowa szczoteczka do mycia twarzy, może być też taka najzwyklejsza, którą po prostu którą trzymamy w palcach, może być to nawet ściereczka muślinowa. Ja tak naprawdę najbardziej lubię urządzenia tego typu, ponieważ w połączeniu właśnie z taką maską enzymatyczną sprawiają, że ta skóra wygląda później naprawdę genialnie. To jest pierwszy mój trik, to jest pierwsze moje ulubione połączenie, które Wam bardzo polecam, jeśli akurat dysponujecie jednym i drugim produktem. Natomiast później to jest taki krok, na który mogę sobie pozwolić ze względu na, tak jak mówiłam, charakterystykę mojej cery, która nie jest szczególnie wrażliwa. Następnym krokiem jest przejście do peelingu mechanicznego. I takie połączenie peelingu enzymatycznego, a później peelingu mechanicznego sprawdza się u mnie na mojej cerze bardzo, bardzo dobrze, ale to też jest połączenie, które niesie ze sobą duże ryzyko podrażeń, więc tak jak mówiłam, znowu uczulam. Jeśli chodzi o peelingi mechaniczne, to ja mam takich ulubieńców i hitów naprawdę całkiem sporo. Nie będę pokazywać Wam wszystkich moich ulubionych peelingów mechanicznych. Bardzo lubiłam peeling z Nakomi. Wszelkie peelingi z Corundem to są tak naprawdę moi faworyci i często robię sobie sama takie formulacje. Natomiast jeśli chodzi o takie gotowe produkty, których używam ostatnio, to rządzi u mnie Hauwas, Ministerstwo Dobrego Mydła, które jest naprawdę świetnym produktem i złuszcza fenomenalnie, przy tym w ogóle nie przesuszając mojej skóry, która jest z natury sucha i skłonna do przesuszeń. Hauwa naprawdę
ładnie u mnie radzi sobie z suchymi skórkami, takimi do ogarnięcia z pomocą peelingu, mechanicznego, ale jeśli akurat dany peeling nie daje u mnie rady, najczęściej dotyczy to skórek, które mam tutaj, jakby wiecie, w obrębie nosa, takich rzeczy, które wiadomo, że gdzieś tam się czasem pojawią. Przechodzę do mojego absolutnego hitu, jeśli chodzi o akcesoria do pielęgnacji, a jest nim kamień peelingujący. Ja pokazywałam kamień peelingujący tutaj na kanale już parę razy i mam wrażenie, że to jest produkt, który z jakichś nieznanych dla mnie powodów nadal nie staje się popularny. Może dlatego, że jest tak naprawdę mało dostępny, słabo dostępny. Za to jest naprawdę genialnym produktem, szczególnie jeśli mamy problem właśnie z takimi jakimiś punktowymi przesuszeniami, miejscami, które nam się łuszczą, których chcemy się pozbyć. Ja stosowałam też szczoteczki, taką suchą szczotkę do twarzy, która jest też całkiem fajnym wyjściem. Natomiast jeśli muszę miejscowo złuszczyć coś naprawdę silniej, to kamień peelingujący, dziewczyny, nie ma sobie równych. Bardzo, bardzo Wam go polecam. Oczywiście jeśli macie bardzo, bardzo wrażliwą skórę, to też należy z nim uważać i nigdy nie stosować go solo na wilgotną skórę. Zawsze nakładać go na jakiś podkład typu emulsja, krem, olejek, cokolwiek takiego, żeby po prostu między tym kamieniem a naszą skórą stworzyć taką warstwę poślizgową, warstwę ochronną, żeby on nie działał zbyt mocno, bo to jest bardzo mocna rzecz i bardzo skuteczna. Więc jeśli nauczymy się go odpowiednio używać, to naprawdę z jego pomocą można, dziewczyny, zdziałać cuda przy skórze, która się gdzieś upoczywie, łuszczy, czy po prostu jeśli zależy nam na tym, żeby była w danym momencie o wiele bardziej gładka. Kamień peelingujący jest świetny. To jest taka rzecz, z którą ja się nie rozstaję od momentu, kiedy go odkryłam i też bardzo Wam go polecam. Najczęściej wykonuję masaż na olejku, albo na jakimś kremie, albo na takiej nawilżającej maseczce. Szczególnie po użyciu tych peelingów enzymatycznego i mechanicznego. Z kamieniem muszę uważać, natomiast jeśli wiem, że jeszcze coś nie zostało, to właśnie po kamień sięgam i robię to bardzo delikatnie. Kamień jest też takim elementem, po który sięgam dość często w trakcie miesiąca, jeśli wiem, że po prostu tej skórze trzeba jakiegoś delikatnego odświeżenia. Kamień peelingujący, dobry peeling enzymatyczny i mechaniczny, to są takie rzeczy, które sobie w ciągu miesiąca rotuję, po to, żeby ta skóra wyglądała ładnie. Natomiast to jest chyba takie moje największe odkrycie, może też najmniej oczywista rzecz, którą Wam tutaj pokazuję, jest naprawdę świetna. Z pomocą tego jestem w stanie tą skórę naprawdę bardzo ładnie wyrównać, ale tak jak mówiłam, trzeba uważać na podrażnienia. Kończę zawsze taki wygładzający rytuał nałożeniem jakiejś maseczki albo jakiegoś bogatego kremu. Czasem to będą kremy, które na przykład stosujemy po jakichś zabiegach medycyny estetycznej po to, żeby skórę po prostu ukoić delikatnie, wiecie, ją tak uspokoić. Czasem będą to maseczki nawilżające. Jedną z moich ulubionych maseczek nawilżających jest Honey Sleeping Pack Holiki. To jest naprawdę bardzo dobry produkt, który ja stosuję też często zamiast kremu na dzień. To jest jedna z takich nawilżających rzeczy, do których wracam też już od lat i jestem z niej bardzo zawsze zadowolona. To jest naprawdę świetny produkt. Natomiast jeśli chcemy pominąć te wszystkie kroki dotyczące złuszczania i sięgnąć po jedną rzecz, to jeszcze polecam Wam bardzo różaną maskę ze Skin 79. Ja w tym momencie przy sobie nie mam, znaczy mam stare opakowanie, ale ona wygląda tak. To jest też jeden z moich ulubionych złuszczających, nawilżających produktów, który zawiera kwasy i jest faktycznie idealną, wygładzającą opcją na noc. Ten produkt pokochają dziewczyny z suchą skórą, gwarantuję, jest naprawdę świetny. I jeszcze jedna rzecz, która gdzieś mi się zapodziała. To jest też w pewnym stopniu coś podobnego do tej maski enzymatycznej z Awy, ale zawiera kwasy i to jest Detox Ultra Purifying Mud Mask z firmy Modera. Modera jest genialną firmą o pięknych, naturalnych składach, takich kosmetyków z troszeczkę wyższej półki. I ten detoks też jest naprawdę świetny, ale zdecydowanie polecam go dla osób o skórze bardziej tłustej, zanieczyszczonej, ewentualnie mieszanej.
ale też takiej skórze, którą ciężko podrażnić, bo to jest też dość mocna sprawa, natomiast jeśli macie bardzo najczyszczoną skórę, myślę, że możecie go polubić. I tak sobie teraz jeszcze myślałam, jaki produkt wspominam szczególnie miło, jeśli chodzi o kategorię produktów złuszczających i wygładzających instant. I Ren to jest taka marka u nas słabo znana i mało dostępna. Czasem jakieś rzeczy Ren przebijają się w TK Maxach, są też w niektórych drogeriach internetowych. Natomiast Ren to jest taka bardziej profesjonalna marka, która ma serię z kwasem glikolowym i w ramach tej serii stworzyli maseczkę, która przypomina marlowy dżemik, która złuszcza i wygładza skórę naprawdę ekspresowo i sprawia, że ta cera wygląda po prostu jak nowa, wygląda jak cera dziecka. To jest chyba najlepszy produkt tego typu, jaki testowałam, jaki posiadałam i też zamierzam do niego wrócić jakiś czas temu, nawet oglądałam taki mały zestaw Ren, w ramach którego właśnie ta maseczka była, jakby powiedzieć, tam wciśnięta. W ogóle z tą maseczką wiąże się taka jedna bardzo, bardzo miła historia, bo pamiętam, że to już było lata temu. Nie wiem, czy nie 11 albo 10. Dostałam tą maseczkę w takiej miniaturowej wersji pierwszy raz w prezencie od jednej z czytelniczek, co w ogóle było przemiłe. W takiej paczustce tam się jakoś wymieniałaś kosmetykami. Coś takiego było, a Ren wtedy u nas w Polsce chyba w ogóle jeszcze był niedostępny. A może był już dostępny, ale jakoś bardzo ciężko. Więc w związku z tym też ten kosmetyk wspominam bardzo, bardzo miło, ale jest naprawdę świetny, więc jeśli też szukacie czegoś z górnej półki, to polecam właśnie Ren. Wszystkie linki do rzeczy, o których mówię, będziecie miały oczywiście na dole. Jestem, dziewczyny kochana, strasznie ciekawa, jakimi patentami podzielicie się ze mną, jeśli chodzi o właśnie o takie złuszczanie skóry, przygotowanie skóry na jakieś specjalne okazje. To jest w ogóle jeszcze fajny i osobny temat, natomiast wydaje mi się, że no, na pewno nie taki najbardziej chodliwy w czasach, kiedy specjalnych eventów, jakichś specjalnych wydarzeń w naszym życiu jest stosunkowo mało, natomiast myślę, że pewnie to się w końcu zmieni. Jestem bardzo ciekawa, jeśli macie jakiś problem, w którego rozwiązaniu mogę Wam pomóc. Oczywiście też jestem bardzo otwarta na to. Wszelkie propozycje tematów do filmów z Waszej strony są mile widziane. Ja już Wam dziękuję, czekam na Wasze komentarze. Do zobaczenia i buziaki!